Pierwiaczonek, bierz się do roboty! Słomy więcej rzućcie w starowiskach, po co tu zostawiać? Panie rotmistrzu, porucznik Makowiecki. A, to pan. Prosto z Belwederu. Witamy szwoleżera z wciętą talią. Powojujemy sobie teraz trochę u strzelców konnych. Dobrze, bardzo dobrze. Panie pułkowniku, oni zle... Poczekaj! Trzymać policję poza strzelę! Dalej! Dalej! Co to jest? Teraz iść już! Już dalej na pozycję! Dalej! Co to jest? Jakbyśmy pruli na południe, nagle nadzialiśmy się na generała Kleberga, który szedł ze wschodu na pomoc w Warszawie. Dwaj generały się spotkali i uzgadnili, że Kleberg jest starszy. On miał dwie dywizje piechoty i wiele różnych dodatkowych tych artylerii. Doszła do tego właśnie dywizja kawalerii plus półbrygada Skrzyńskiego. Także nagle to wielka siła i przeszliśmy wieprz krwawo. I poczęła się bitwa właśnie pod Kockiem. Tak?